Film powstał na potrzeby realizacji projektu zatytułowanego Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Innowacje, zawartego w programie operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Część pierwsza. Koncepcja zintegrowanej technologii hodowli okonia europejskiego. Założenia i realizacja projektu ProPerch. Akwakultura, czyli chów i hodowla organizmów wodnych, jest obecnie najszybciej rozwijającym się na świecie sektorem produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, ze wzrostem na poziomie ponad 6% w skali roku. W skali całego globu akwakultura aktualnie wytwarza połowę spożywanego białka pochodzącego z organizmów wodnych i szacuje się, że udział ten wzrośnie w 2030 roku do 65%. Niestety chów i hodowla organizmów wodnych stanowią obecnie stosunkowo niewielką część gospodarki Polski i Unii Europejskiej, a głównym ich producentem i dostawcą na rynek europejski są kraje azjatyckie. Polska akwakultura od wielu lat oparta jest na dwóch podstawowych sektorach, dostarczających na rynek blisko 80% całkowitej produkcji ryb słodkowodnych. Ekstensywnej produkcji karpia w stawach ziemnych oraz intensywnej produkcji głównie pstrąga tęczowego, częściowo opartej o systemy całkowitej bądź częściowej recyrkulacji wody. Obecnie około 17% powierzchni wszystkich stawów ziemnych w naszym kraju z różnych przyczyn jest niewykorzystywana w prowadzonych cyklach produkcyjnych ryb, tworząc tym samym ogromny potencjał dla rozwoju ich hodowli. Jednym z istotnych warunków stymulacji rozwoju europejskiej akwakultury słodkowodnej jest konieczność dywersyfikacji produkcji w oparciu o gatunki natywne i wysoko cenione przez konsumentów, co wymaga opracowywania efektywnych metod ich hodowli oraz zwiększenie zaawansowania technologicznego całego sektora. Hodowla ryb okoniowatych, do których zaliczany jest okoń europejski, znakomicie wpisuje się w przedstawione założenia rozwoju europejskiej akwakultury słodkowodnej. Przemawiają za tym zarówno oczekiwania konsumentów na otrzymywanie zdrowego, dobrego jakościowo białka pochodzenia zwierzęcego, jak również ograniczanie połowów ryb w wodach otwartych, które stanowią główne źródło zapotrzebowania na produkty pochodzące z tych gatunków ryb. Ponadto ryby okoniowate, pomimo iż nie są obiektem hodowli intencjonalnej, stanowią często tzw. przyłów przy towarowej produkcji karpia w stawach ziemnych, co przy planowaniu ich przyszłej produkcji czyni je doskonałym źródłem dla pozyskania tarlaków tych gatunków. Przeprowadzona analiza rynku ukazała, iż hodowcy wykorzystujący do produkcji ryb stawy ziemne postrzegają okonia jako gatunek perspektywiczny dla rozwoju swoich gospodarstw i wielu spośród nich byłaby zainteresowana intensyfikacją produkcji tego gatunku w oparciu o posiadaną infrastrukturę stawową. Założenia realizowanego projektu ProPerch opierają się na wykorzystaniu ogromnego potencjału hodowlanego tradycyjnych stawów ziemnych typu karpiowego na potrzeby dywersyfikacji, a tym samym zwiększenia produkcji sektora akwakultury w Polsce. Efektywne wykorzystanie tego potencjału możliwe jest na drodze unowocześniania i udoskonalania tradycyjnie prowadzonej technologii produkcji w stawach w połączeniu z wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii związanych z hodowlą ryb opartej o założenia gospodarki cyrkulacyjnej. W projekcie ProPerch podjęto się opracowania kompleksowej technologii produkcji okonia europejskiego, uwzględniającej integrację dwóch odmiennych systemów hodowlanych. Recyrkulowanego systemu akwakultury RAS, służącego przeprowadzeniu posezonowego tarła, inkubacji ikry, wychowu larw i produkcji na rybku okonia oraz semi-intensywnego systemu na potrzeby tuczu ryb okoniowatych opartego na odpowiednio zaadoptowanych stawach ziemnych typu split pound. Przedstawiana technologia hodowli okonia jest próbą odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora odnośnie wymaganej dywersyfikacji produkcji śródlądowej akwakultury. W trakcie realizacji projektu ProPerch przeprowadzono szereg badań naukowych w zakresie opracowania i optymalizacji protokołów rozrodczych, podchowowych i tuczowych na potrzeby wdrażanej technologii produkcji okonia oraz dokonano analizy opłacalności całości przedsięwzięcia. Zaprojektowano, wykonano i dokonano walidacji produkcyjnej poszczególnych komponentów dla opracowywanej technologii. Obiegów recyrkulowanych do przetrzymywania i przeprowadzania rozrodu poza naturalnym sezonem tarłowym, podchowu larw i na rybku okonia oraz wykorzystując utworzoną koncepcję funkcjonowania dzielonego stawu ziemnego typu split pond,
dokonano adaptacji technologicznej istniejących niewielkich stawów na potrzeby przeprowadzania tuczu okonia do wielkości handlowej.